Tajemnica państwowa. Ciecny, tak? Grzegorz Krychol? Wkurzony był na mnie, że nie odbieram telefonów przez ostatnie dwa dni. Tak, coś tam mówił, że to był jeden z powodów. Ciao a tutti, benvenuti, pochi minuti al... Znacie ich świetnie ze zgrupowania reprezentacji, a już za chwilę ci dwaj kumple na tym stadionie zagrają przeciwko sobie w trzeciej kolejce tego sezonu Champions League. Już na wrześniowym zgrupowaniu powiedzieli nam, jak to dzisiaj będzie wyglądało. Będę ci ogrywał w gliwicu. Sobie tak. Teście się odgrywać. Nie, krycha. Przy darunę tak z kasunarem to ci dam. Krychol, jak in Sevilla. Yeah, he's in Lokomotiv Moscow. I think he's a good player. Our best player, mate. Is it? Yeah? Of course. Are you serious? I think most goals, and he scores the important ones when you need them. Our leader. Your leader, yeah. Is it? Okay. Nawet chyba gra dojrzalej niż podczas Euro 2016, bo wtedy rzeczywiście był w świetnej formie, myślę, że na co dzień grał z lepszymi zawodnikami, natomiast no, jest w takim w tej chwili najlepszym wieku. That's his teammate. Yes. Czesny. And he's very good friend, actually. Is it? Yeah, yeah. But he played for Arsenal forever. He did. One of the most important goalkeeper in the world. In the world. And what about this one? Grigor Krychowiak. You got it. Yeah. Who's that? It's a midfielder, played in Sevilla and Paris Saint-Germain. Ja myślę, że by sobie dzisiaj Szczęsny nie wybaczył, gdyby puścił taką pachówkę kilku bramkarzy Ligi Rosyjskiej, bo Krychowiak generalnie miałby... Ale by ucisnął, nie? Nie, no miałby z niego beczkę do końca życia, gdyby w meczu Ligi Mistrzów, który nie strzelił taką bramkę. Pokazałeś Paulo Dybali bramkę Arka Milika z ostatnich dni? Nie, ale Paulo też ma. Arek ma, ale Paulo też ma, także spodziewamy się po nim takich zagrań. Gdzie nasz rosyjski kolega? Na dopingu. Grał tak dobrze, że myśleli, że na dopingu chyba. A miałeś taki moment w tym meczu, że sobie pomyślałeś, że to on dzisiaj będzie z ciebie cisnął, a nie ty z niego? Ja od tygodnia tylko o tym myślałem. Także... Cieszę się, że nie będzie się ze mnie śmiał, ale tak powiem ci szczerze, że my też pamiętamy, jak 15 lat temu zaczynaliśmy wspólną drogę od kadry trenera Globisza i dzisiaj mieliśmy okazję zagrać pomiędzy sobą w Lidze Mistrzów, więc dla nas jakby wynik jest na boku, dla nas jakby jest to takie zamknięcie pięknej historii. Przeczmychnąłeś przez migzony niezauważony, ale złapaliśmy cię w hotelu. Wojtek nam powiedział na stadionie, że przez ostatnie parę dni myślał o tym tylko, żebyś mu nie cisnął po porażce dzisiaj. Ty też tak myślałeś, że rywalizacja musi być po twojej stronie? Znaczy jak w każdym innym meczu chcieliśmy ten mecz wygrać, nawet mimo to, że rywal był faworytem, bardzo prestiżowy. Były dobre momenty w tym meczu, obroniliśmy się praktycznie przez większość spotkania. Wydaje mi się, że mogliśmy troszeczkę bardziej, lepiej wyprowadzać nasze kontrataki, bo tu wydaje mi się, że był największy problem. Ale nie uwierzę, że tak samo jak z każdym innym rywalem, jak tam między słupkami stoi ten jeden gość. Na pewno, że patrząc na to, że akurat w ostatnich meczach udawało mi się strzelić bramki, to chciało się również i teraz. Ale akurat no, system trochę był inny, grałem troszeczkę niżej, więc no, było mnie dużo mniej w akcjach ofensywnych. Od początku widzieliśmy tam w transmisji telewizyjnej jakieś fajne rozmowy w tunelu, o czym gadaliście tuż przed wejściem? Wkurzony był na mnie, że nie odbierałem telefonów przez ostatnie dwa dni, bo chciał do mnie zadzwonić, a ja stwierdziłem, że gramy w Lidze Mistrzów, a nie Lidze Kolegów, więc nie będę odbierał. Wojtek zdradził, co? Że nie odbierał telefonów od siebie, tak? Tak, coś tam mówił, że to był jeden z powodów. A powiedz, jak to jest samopoczucie twoje, bo ostatnie dni przerwa, nie grałeś w weekend. Tak, właśnie zaraziłem się trochę, zjadłem coś niedobrego, więc źle się czułem. Wydawało mi się, że jest dużo lepiej, ale okazało się, że jeszcze no fizycznie dużo brakowało i w ogóle nie jestem zadowolony z tego spotkania. Ale stąd ta zmiana wcześniejsza? Tak. Napracował się dużo, bardzo dużo w defensywie przede wszystkim. No dobra robota, zagrał w Lidze Mistrzów przeciwko Juventusowi
i prowadził do 70 tam któreś minuty, także uważam, że Lokomotiv zagrał naprawdę bardzo dobry mecz. Bardzo defensywny, ale bardzo dobry. Więc myślę, że będą z wyniku niezadowoleni, ale z poziomu gry defensywnej, jaką prezentowali, na pewno tak. Widzicie się z Grześkiem jeszcze dzisiaj, czy już nie ma szans? Tajemnica państwowa. Dziękuję bardzo. To znaczy, że tak.